Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. W tej koncepcji romantycznej miłości jest schowane nasze pragnienie szczęścia i ono jest bardzo ważne, ja bym je chciała ocalić. Ono jest tym powodem, dla którego my wchodzimy w relacje i o nie trzeba dbać, wiecie, bardziej niż o wagę, dietę, stan konta i cokolwiek innego. Naprawdę my jesteśmy istotami, dla których te bliskie, intymne relacje są mega ważne. Tylko chodzi o to, że zarówno kultura, czyli te wszystkie opowieści, wiesz, od teledysków, filmów, książek, ale też tego, jak opowiadamy sobie własne historie i jak mówimy, czym jest kobiecość, czym jest męskość i w ogóle co to wszystko ma robić. Kultura nam opowiedziała ten mit romantycznej miłości w taki sposób i opakowała, czy w zasadzie zniekształciła to nasze pragnienie szczęścia tak, że my myślimy, że to się po prostu zrobi. To znaczy, tak jak ja kiedyś, że wystarczy, że ta miłość się pojawi, czyli on będzie chciał mnie, w rozdaniu oczywiście heteroseksualnym, ja będę chciała jego i my na pewno odjedziemy w stronę zachodzącego słońca, razem, trzymając się za ręce. A prawda jest taka, że po pierwsze, ludzie dobierają się w pary i mogą się bardzo w sobie zakochać i bardzo się kochać na mocy bardzo wielu, bardzo trudnych procesów też. Oprócz tam takiego doboru biologicznego, co komu tam pasuje, czy tam nasze geny decydują, czy te drugie hipotetyczne geny to jest dobry komplet, żeby się rozmnożyć, no bo są też takie ewolucyjne teorie, różne neurobiologiczne związane oczywiście z zapachami, z różnymi tam pobudzeniami i ten, no to my bardzo często szukamy partnerów nieświadomie, którzy przypominają nam rodzica odmiennej płci, czyli tego rodzica, który był dla nas prawzorcem relacji partnerskiej. A ten rodzic mógł być bardzo różny. Bardzo często na przykład osoby, które żyły w trudnych domach, w domach dysfunkcyjnych, mówią sobie, okej, za żadne pieniądze nie będę z taką osobą, z jaką była na przykład moja matka czy mój ojciec. I szukają po odmienności. Ale to nie jest odmienność, to jest jakby ich system emocjonalny rządzi się zupełnie innymi regułami. Myślą, że szukają kogoś innego, a znajdują dokładnie tą samą osobę, która na przykład dominowała w tej konkretnej rodzinie na mocy swojego, nie wiem, pracoholizmu, alkoholizmu czy jakichś trudnych rozdań, które wnosiła. To są te wszystkie historie, które na pewno słyszałaś, że dziewczyny mówią do siebie, ja wejdę na imprezę i po prostu natychmiast zwrócę uwagę na gościa i on zwróci na mnie uwagę, który pół roku później okaże się na przykład uzależniony od Maryśki i po prostu niepłacący własnych rachunków. A w historii rodziny jest tak, że mama na przykład była takim zwierzęciem pociągowym i ciągnęła za sobą jakby na swoich plecach całą rodzinę, nie wiem, utrzymywała, jakoś tak holowała. Więc ten dobór partnerski to nie jest to, co nam mówi literatura czy kultura, on jest bardzo skomplikowany. Ale nawet jeżeli zaistnieje takie trudne rozdanie, to da się coś z tym zrobić. Tyle tylko, że te głębokie, takie karmiące, mocne związki, które są w stanie udźwignąć, wiesz, lata, zmiany, ewentualne dzieci, nie wiem, choroby, zdrady, tego typu historie, to są związki, które my budujemy, a nie takie, które nam się przydarzają. Czyli najbardziej niebezpieczne w micie romantycznym jest po pierwsze takie ekstremalne wyidealizowanie tego bycia w związku, że to w ogóle jest całe szczęście, to jest bardzo ważny kawałek naszego szczęścia, ale to nie jest wszystko. I tego partnera, partnerki, że to księciunio. Księciunio po prostu. A księciunio ma takie same wady jak wszyscy inni i królewna też ma wady, bo to przecież jest uniwersalne. Ale przede wszystkim to lenistwo związkowe, że nam się wydaje, że wystarczy się zakochać, a wszystko będzie dobrze.
I jakbym była cyniczna tak naprawdę, to bym powiedziała, wierzcie w to, gabinety terapeutyczne będą pełne jeszcze długie lata, ale nie jestem cyniczna i mówię, nie wierzcie w to, po to, żeby nie musieć się tak strasznie obijać, żeby jakby brać odpowiedzialność za swoje relacje, dobrze je kształtować, wiesz, uważnie, świadomie. To nie chodzi o to, że dobrze wybierać, bo my nie wiemy. Pewnie. Naprawdę. Ale żeby brać odpowiedzialność za to, co nam się dzieje i nie wierzyć w ten taki romantyzm filmowy, taki a la Pretty Woman, bo to był szlagier 80-sów, no to do wczesnych 80-sów, czy tam Romeo i Julia z młodym DiCaprio, czyli te wszystkie takie wielkie filmy, w których nam pokazują tą miłość, która po prostu, ona nie zna granic. Ona po prostu przenosi ludzi w inne światy i w ogóle tak, a potem trzeba wstać i zrobić pranie. I zrobić pranie. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.